Cześć, jestem Rewes, a to jest kolejny odcinek z serii Call of Duty Modern Warfare. No i co? Zaczynamy już sobie misję Shock and Wave. O tak. A już niedługo kolejne serie na kanale, także fajnie, że znalazłem jakiś czas dzisiaj, żeby ponagrywać tego Call of Duty, bo no dzisiaj średnio wypadam z czasem, więc trochę się poświęcam dla was. Ale tutaj mam nadzieję, że docenicie to wszystko. Ale zobaczymy, jak tam komentarze wasze pod odcinkiem. Także subcio, subcio. Tutaj rozwalamy tych ludziksów, bo żeby sobie tutaj nie myśleli, jak i te czołgi tutaj. Dobra. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra. Parę jest załatwionych, także nie ma tutaj problemu, żeby się z nimi uporać. Okej. Ktoś jeszcze strzela tutaj do mnie, co? Ale jeszcze nie widzę kto. Dobra, bo jeszcze ludziksy tym mogą rzucać do nas rakietami, a to nie chciałbym tego tutaj mieć. Dobra, załatwiamy tutaj tych gości. Czołgi oczywiście mogą nam trochę zawadzić, jak i te ludki z rakietkami. Dobra, załatwieni tutaj. Pięknie waleni na pyrę, tak jest. Baby. Dobra. Chyba tutaj musimy lecieć. Okej. Wysadźmy jeszcze tą ciężarówkę z gazem. I lecimy, pięknie rozwałkę w mieście robimy. Jest subcio. No jeszcze tutaj czołg jakiś do nas nawala, ale tutaj zginął już pięknie. Ajajajajaj, ulecz się, bo nie chcę tutaj łatwo zginąć. Nie mogę się tutaj kryć w ogóle i muszę uważać na tych wszystkich ziomków, którzy rakiety wypuszczają do nas. Bo to nie jest fajne i no powoli giniemy sobie tak. No, tutaj nas wysadzasz, czy jeszcze nie? Tutaj jest czołg, widzę, jeszcze jeden. No i gitarka. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnych odcinków z Call of Duty Modern Warfare, to oczywiście możecie sobie klikać dzwoneczek, żeby tutaj spoczko było. Ale no cóż, no. Jak dzisiaj dzionek? No, męczący według mnie jest dość, bardzo nawet. No ale no, jakoś sobie poradziłem w tym dniu. A jak tam wasz dzień? Jest jakiś ciężki po szkole? Czy tam coś? Czy wszystko jest akurat u was w poziomie i nie byliście w szkole? I oglądacie akurat mój odcinek? Powiedzcie mi, kiedy go oglądacie. Dobrze. Tutaj chyba nasz czołg jest. To jest nasz helikopterek oczywiście. A my też chyba jesteśmy w helikopterku. To jest koniec aktu pierwszego, czyli ostatnia misja z trzech aktów, które są do wykonania w grze. Więc myślę, że tutaj uporamy się nawet całkiem sprawnie z tą gierką. Okej, tutaj jakieś pompy trzeba załatwiać i samy. Dobra. Załatwiliśmy ich rakietkami i zaraz będziemy wychodzili. Musimy tutaj zrobić dosłownie taką szybką akcję, wędkę spławik. Stajesz, drzwi zawiniesz i zaczynasz prawić. No i cykamy, lecimy sobie oczywiście w prawą stronę, żeby tutaj załatwić ich wszystkich. Incoming, dobra. Tutaj jest załatwiony, ten oczywiście będzie dopiero. O, granat. No o co się zaciąłem? O jakiś słup cholerny. Dobra, nieważne. Tutaj nasi załatwiałem tych głupków. Głupki. No i cykens. Rzućmy im granat oczywiście, żeby tutaj nam nie dokuczali za bardzo. Cyk. Ten jest załatwiony, trochę nie widzę. O nie. Stary. Nie bij. Okej, jakoś się udało przeciwstawić. Oczywiście mamy do pomocy tych wszystkich ludziksów, którzy są z naszej armii i mogą nam bardzo nawet pomóc, bardziej niż zawsze, co? Dobra, teraz gdzie mamy iść? Na górę. Okej, tutaj jakiś czućmok jest. Czućmoczków oczywiście załatwiamy wszystkich. Mam nadzieję, że nie muszę się tutaj martwić o amunicję. W sumie w tej grze chyba nie da się martwić o amunicję, bo jest tak dostępna szeroko, że to jest naprawdę super rzecz. A niech to. Ale ten mnie zaskoczył. Nie wiedziałem, że tamten jeszcze żyje po prostu. A cyk, dobrze wychyliłeś główkę i dostałeś papę. Yeah. Tak jest, ziomeczku. Jak to się robi? Idziemy oczywiście szybko na górę. Nie chcę tutaj zginąć. Dobrze, że tutaj w ogóle nie ginę. To jest jedyny jakiś plus w tej rozgrywce. Kurczę, kto to do mnie jeszcze nawala, co? Kurczę. Okej, z okna tutaj jakieś ludziksy, oczywiście zsyła ich jakiś helikopterek, co może nam tutaj naprzykrzyć dość
rzeczy. Pamiętam, że tutaj było dość ciężko z tego, co tutaj mogą nas zaspamić. Ale no cóż, no... Call of Duty, Call of Duty. Strasznie fajna seria, mi się mega podoba, że mogę tutaj... A co mi rzucasz granat? Żryj go! Zajadaj ślimaki, Malfoy! Żryj je! Dobra, tekst z, oczywiście z filmu Harry'ego Pottera. Okej, tutaj załatwiamy tego gościa. Tutaj jest jakiś na górze, więc... Musimy tutaj szybko się przebić, bo oni się mogą tutaj chyba respawnować, co trochę boli, szczerze przyznam. Szybko, szybko, szybko przebijajmy się dalej. Okej, tutaj jakiś gościu, trzeba było uważać. Rzućmy im granat, bo mogą nam tutaj naprzykrzyć życia. Oczywiście czwóreczka, flashbang jako w tamte pomieszczenie, żeby ich tutaj ogłuszyć. I załatwiamy ich w tym pomieszczeniu. To pomieszczenie zostało przyjęte i teraz możemy łatwo jakoś ich... A ten się skrył za tym. O ty. Oczywiście możemy przez deski go przestrzelać, co było tutaj bardzo mądrą decyzją według mnie. Zamieniamy sobie na jakiś ich karabin, bo ich karabiny są strasznie szybkie i celne, jak widzicie. I... No z tego co widać, nie trzęsie mi się bardzo ta broń. Ale no, minusem jest to, że jest szybko szczelny i trzeba przeładowywać co chwila. Ale no, zawsze każda broń ma jakieś minusy, co? Okej, zobaczmy, czy tutaj jeszcze nikogo nie ma. No, jak ty mi wychodzisz? Ty jesteś chory? Chcesz, żebym cię zastrzelił, tak? Do czego ty zmierzasz? Jeszcze sobie popfil leciutko tak naprawię, żebym tutaj widział wszystko, grę fajnie się wyprostował i nie był tak skulony, żeby mnie kręgosłupek oczywiście nie zabolał. Dobra, do kolejnej strefy pędzimy i fajnie. Przejmujemy znowu kolejny raz wyrzutnię rakieteczek. No i lecimy. Tak jak z kolejnym odcinaskiem sobie lecimy. Musimy dorwać tego Al-Asada, bo naprawdę już cały chyba akt pierwszy jest skupiony tylko na tym Al-Asadzie. Chyba w drugim na początku jest jeszcze Al-Asad. No masakra. Mayday, mayday! Cykam staruszkę, nie wejdę, nie przejdę, ona... Pieluszkę. Nie pytajcie, z czego to jest, jak ktoś... Żna Kałena. To jest tak stare, jak świat. Ale no, jak ktoś zna, to wie, z czego to zaśpiewałem. Mimo to. Okej, okay. Gdzie ty mi uciekasz tutaj? Zaraz cię zbombardujemy, ty ziomeczku, ty wredny. O ty, co do mnie strzelasz? Co do mnie strzelasz? Nie wolno ci, nie wolno jemu do niebu iść. Dobra. O nie, tutaj prawie swojego bym zastrzelił w naszym samolociku, bo to oczywiście nasz gościu jest. Trzeba go wyciągnąć, chyba że to babka. No tutaj... Tak, to babka jest. Kobra pilot. Kobra, a gdzie masz Tigera, co? Pewnie nagrywa coś na hejterów. Gdzie jest tutaj? Wyciągnijmy Kobrę. Tiger będzie się niepokoił trochę. Bonjo i zhakuje mi płytę główną. Nieważne. Pozdro dla kumatich, koszku. Dobra, rzućmy i flashbang najlepiej. Tym też rzućmy flashbang. Dobra, bierzemy ją. Dobrze, że możemy ich tutaj ogłuszyć tym flashbangiem. Okej. A, stary. Boli. Ale dostałem z rakiety. Ulecz się trochę. Dobra, uleczeni. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj dostać do tego samolociku, że nie zostanę za bardzo postrzelony, co? Okej. Okay. Szybko poszła mi ta misja. Trzeba jeszcze tutaj ich trochę porozwalać. I to jest właśnie powód, dlaczego wziąłem tą broń, a nie inną. No jak sami widzicie, no jest tak szybko, fajnie strzelna, że mogłem tutaj załatwić praktycznie wszystkich ludziksów. Dobra, jeszcze rzucaj im tutaj granat, a proszę łapcie. Cykens! I to będzie koniec misji, co jest w sumie fajne. No jak widzicie, przeładowanie tej broni jest naprawdę ciężkie. No i cyk, bombka nuklearna. O, gościu tam spadł i lecimy, halo, halo, trzymaj się. Mam nadzieję, że ja nie spadnę, co? Żyjemy? Czy nam się trochę zmarło?
Okej. Okay. Korpak. Faster, better, smaller. Smaller, better, czy coś. Dobra, ja tu zrobię trochę lifehack, bo mogę sobie myszką zmienić czułość. Jak widzicie, mogę mieć szybszą coraz myszkę. Teraz mam na aktualnie maksymalnym speedzie, bo tutaj bardzo wolno by nam się poruszała ta kamera, co by mi strasznie utrudniało grę. Okej, okay, szybko, chodź tutaj ziomuś. A przy okazji nam przyspieszy. No to ładnie, chyba tylko my przeżyliśmy z tego co tutaj widzę, ale... No, masakra jest tutaj. No idź stary, idź stary, idź stary. Na pewno jakoś dojdziesz. Mam nadzieję, że nie zginiemy, chociaż to już jest... No widać, że... No właśnie, z tego co widzę już się nawet budynek sam siebie zawala. Nie jesteśmy tutaj za bardzo w stanie przeżyć, co? No i to jest nasza śmierć. Dzień, w którym zginęliśmy. No i zacznie się, słuchajcie, moi drodzy, drugi akt. A aktów jest bodajże 3, także zostało już nam w sumie prawie połowa gry. Jak widzicie, szybko się z tym uporaliśmy. 4 odcinki i już jest prawie połowa gry, więc całkiem fajnie. I teraz musimy dorwać tego Al-Assada. Jedenasta minuta odcinka i już przeszłem pierwszą misję. Okej, okay. Safe house. No dobra. Jeszcze sobie popfiltr troszkę leciutko zmniejszę, żebym tutaj wszystko widział, też napisy, co oni tam w ogóle do nas mówią. Bo czasami, no, przyznam, że popfiltr mi i mikrofon zasłania to, co tam pisze. Ja nie widzę nic, jeżeli by mi wyskoczyło coś, co oni w ogóle mówią. A, jeszcze zmniejszę sobie tą płynność kamerki. Okej, okay, już mam na zielone. Oczywiście myszkę mam z... Kurczę, zapomniałem jak to się nazywa. Dobra, nie będę robił lokowanie produktu. Tutaj oczywiście nie o to tutaj chodzi. Dobra, trzeba tutaj zrobić szybką akcję, żeby tutaj wszystkich załatwić w tym mieście. Naprawdę ich tutaj... O, dużo jest! No właśnie, i już zdechliśmy. Pięknie, rewest. Ładny placek zaliczony. Także spoczko. Załatwmy tutaj tego gościa w oknie. Bo tutaj może nam się nieco co krzywda stać. Dobra, chyba go załatwiliśmy. Chodźmy sobie tędy, co? Sprawdźmy, czy tutaj możemy jakoś rozwalić te gnojki. Cyk. Tak jest. Cyk, cyk, cyk. Pięknie wychodzą, oczywiście. Uciekli z tego pomieszczenia, żeby się ratować. No, dlaczego? Po co tam poszłeś? Żebym cię zastrzelił? Żebym cię zastrzelił, tak? To jesteś mądry jak... Nie wiem co. Dobra, ten gościu chyba został zabity. Nie jestem pewien. Okej, okay, ten został zabity. Fajnie. Mogę czasami powtórzyć tą misję, bo po prostu... Jest tutaj tak niewygodnie, że no podkładają nam się nasi i możemy po prostu zginąć od nich. Od własnych ludziksów, którzy tutaj będą próbowali chcieć pomagać, ale z tego jedynie co wyjdzie, to będą nam przeszkadzać. Okej, okay, uważajmy jeszcze na pieski, bo tutaj psy są naprawdę strasznymi przeciwnikami. To jest bezlitosny przeciwnik, który no nie da się go opanować i raz do nas podskoczy i podrżnie nam gardło. Co jest w sumie słabe, ale też jednocześnie dobrą mechaniką gry jest. Co jest w sumie fajne. Dobra, ładnie się mi tutaj ustawiacie, pięknie i was mam jak na tacy, wiecie? Rosyjskie wojska. Rosyjskie wojska. Dobra, trzeba press 6, żeby tutaj... Szóstka? Okej. Okay. Most left attack. Dobra. Zrobimy sobie coś takiego. Okej, okej, okej. O, stary.
Co my w ogóle zrobiliśmy? Wezwaliśmy chyba na pomoc naszych ludziksów, czyli... Oj, tylko nie granat. Mam nadzieję, że tutaj przybędzie nasza... Tak jest, oczywiście wystrzelają je jak kaczki, bo tutaj wezwaliśmy sobie nasze samolociki do pomocy. Dobrze akurat tutaj zrobiłem, bo mógłbym zrobić też tak, że oni po prostu wyjdą i no, nic się im nie stanie i źle bym rzucił po prostu na zły budynek. Przez co no, to by była masakra jakaś i musiałbym to powtarzać chyba tą misję, bo no, ich jest tak dużo w tym budynku. No, jak sami widzicie, ciągle tam wychodzą. Ciągle co strzela nasz samolocik, to... Musimy tutaj oczyścić wszystkie budynki i dostać się do Al-Asada, żeby się przebić. Musimy zająć tutaj większość pozycji strategicznych tutaj naszego wojska. Ale no, jak widzicie, musimy przedrzeć się też przez groma przeciwników, co jest straszne po prostu. Jest tutaj masakra. No ale no cóż, mam nadzieję, że i tak kodzik wam się podoba. Mi strasznie przypadł do gustu. Pierwszy raz to gram i to jest tak... To są takie fajne emocje, naprawdę niezapomniane. Okej, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. Raczej tutaj nikogo nie ma, także możemy sobie zejść do kolejnego budynku. Ale no jak widzicie, no... Nie dałem sobie zawenek granom i cały czas do nas podchodzą. Okej, o granacik, uciekajmy. Dobra, czy to jest nasz? To jest nasz oczywiście. No co, jak ty podchodzisz w ogóle? Ile ich tam jest? Masakra. Dobra, tutaj kolejny załatwiony. Kolejny pteropad, mydłonia, desert strike, bijam na bombsite'a. No nie, nie śpiewaj tego, Revest. Dobra, tutaj załatwiony. Ten tutaj próbuje się czaić do nas. Wrzućmy im flashbang. Okej, ogłuszeni chyba są. Z tego co rozumiem mechanikę ogłuszenia flashbangiem, to powinni być ogłuszeni, nie wiem czy są. Przeładujmy sobie oczywiście, bo to może nam się bardzo przydać i pomóc. Tutaj ich widzę, że jest do zdetonowania ich... O, dobra, czołg. O, szybko. A, przejechał nas, no nie. Jak my mamy to zrobić? Ajajaj, mam nadzieję, że... No... O nie, od tego miejsca, serio? Od najgorszego miejsca, którego zaczęliśmy tutaj. Ale no cóż, no co zrobić, nie? Reloading, tak jest, kapitanie Price. Ale no szybko się chyba uwiniemy z tą misją. Przynajmniej się postaram tak zrobić, żeby się tu uwinić jak najszybciej. Ale no, jak widzicie, ich jest tutaj tak sporo, że powstrzymać ich jest masakrą. Zwykłą masakrą. Wychodzą tutaj cały czas strasznie agresywnie. Oki, jeszcze pójdźmy sobie tędy. Tutaj jest chyba przytrzaśnięte wszystko. Ale no to jedyne takie miejsce, gdzie możemy się zaszyć. Dobra, widzę, że tutaj jedzie ten czołg cały. Musimy go zdetonować, z tego co widzę. Ale z której strony on będzie szedł? Dobra, z tej będzie szedł, więc musimy na niego troszkę poczekać. Potem szybko do niego podbiegniemy, podsadzimy bombę, zdetonujemy czołguś. I myślę, że będzie fajnie, że nie wyjdą z tego cali te ich ziomeczki. Dobra, gdzie jest ten czołg? Oj, stary. Dobra. Aha, nie możesz tak strzelać, co? Głupio ci. Bo nie możesz tak strzelać, tak? Dobra. Siema. Bum, tak jest, załatwieni, pięknie. Ale to akurat dobrze mi się udało, musicie to przyznać, że to było dobre. Dobra, tutaj tego gościa tutaj załatwimy w tym budynku. Game saved, więc całkiem spoko. No to ten czołg to była masakra jakaś. Jeszcze tutaj jakiś gościu czyha na nas. No szkoda, że tutaj mało co jest muzyki, co mnie trochę boli, bo strasznie w muzykach... Muzyka jak gra, to przyciągam na to uwagę i to bardzo mocno. Ale no cóż, no. Będę lubił to co mam, nie? I uszanuję to. O, dzięki, że mnie zasłoniłeś swoim ciałem, ziomeczku. Fajnie mi się to przydało. Okej, tu jakiś gościu jest w ogóle. Tam ktoś biegnie i czyha. Okej, załatwiony. Przeładowujemy sobie oczywiście broń, żeby tutaj nas nie załatwili. I żebyśmy mogli ich swobodnie jakoś załatwić. Myślę, że się
robimy z odcinkiem, co? Tutaj w okno chyba trafiliśmy i myślę, że ich załatwimy. Dobra, tutaj chyba są załatwieni w tym okienku i w tym budynku. Także czyhać stamtąd raczej nie będą. Tutaj gościu jeszcze strzela z tego okienka, tak mi się wydaje. Ale no nie widzę ich. Grenade. Ktoś podrzucił nam granat, ale no jak widzicie, chyba jest wszystko tutaj spoko. Dobra, załatwiłeś go? Czy coś jeszcze na dole czyha na nas? Chyba coś czyha jeszcze na dole, co? Tak, dokładnie. Musimy przejąć tutaj wszystkie budynki. Wszystkie budynki. Okej, to są jakieś wyrzutnie rakiet. Czy ja sobie chciałbym te wyrzutnie... No stary, po co tu siedzisz? Po co tu siedzisz, żebym cię zabił, tak? Tego chcesz? No masakra z wami chyba. Jak z dziećmi. Jak z dziećmi, panowie. Okej, uważajmy, uważajmy. I uciekaj. A niech to. Ale nas załatwił, co? No dobra, zobaczmy sobie. Dobra, od tego momentu. Więc jest całkiem okej. Tutaj gdzieś czyha ten gościu. Ale nie wiem, gdzie on tutaj czyhać ma. Widzę go na radarze, ale nie widzę go ogólnie tutaj. Przedostańmy się dołem, bo dołem również możemy się przedostać do innej części budynku. Dzięki czemu możemy wyjść gdzie indziej, a oni nie będą wiedzieć, że wyszliśmy tędy akurat. Co jest fajną sprawą i fajną rzeczą na taktykę jakąkolwiek. Tutaj za tym czołgiem możemy się skryć, bo on jest oczywiście kuloodporny. Dobra, ten jest załatwiony gościu. Ten gościu jest załatwiony, ten jeszcze tutaj czyha do nas. I majaczy coś. Dobra, tutaj wrzucimy ci gościu flashbang, żebyś tutaj oślep mi i nie sprawiał mi problemów dużo. Aja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 j
O nie, jeszcze źle rzuciłem swój własny granat. Jestem rakiem i kaleką troszkę. Jeżeli chodzi o rzucanie granatów. No kapitan Price! Dlaczego ja cię musiałem postrzelić? Powiedz mi. Co ty tu robisz? Okej, ten załatwiony. Ten tutaj już nie majaczy nam w żaden sposób. I lecimy do następnego. Jeszcze dwie budynki nam zostały do przyjęcia i będziemy kończyć Chinasa. I myślę, że to jest w sumie fajna rzecz, co? Dobra, zerknijmy sobie tutaj jakiś majaczy. No stary... Czemu oni są tak agresywni? Chyba zwiększyłem ten poziom trudności, o którym wam mówiłem. I gram na troszkę trudniejszym. Przez co może być nam ciężej. W moim odczuciu przynajmniej, bo ja... No rzadko kiedy gram w strzelanki, jakiekolwiek tam rzeczy. Takie. Dobra, przebijemy się przez okno. Przebiliśmy się przez okno, tak jest. Jeszcze załatwiliśmy jakiegoś tutaj gościa, który tutaj majaczył. Dobra, dwóch oczywiście. O, zaraz trzeci pójdzie, czwarty. Pięknie się tutaj zbierają w okienko. Co mi się podoba strasznie. Jeszcze tutaj ktoś nas chce załatwić, ale skąd? Ja go nie widzę w ogóle. Aha, tutaj nam majaczysz, koleżko, przyjacielu. Dobra, postarajmy się wejść do tego budynku, bo... No, jeżeli będziemy tak otwarcie... Cześć, cześć! Dobra, załatwiony, załatwiony. Okej, tutaj musiałem się troszkę skupić, dlatego sorry, że się nie odzywałem, ale no, jak widzicie, akcja mi się chyba udała. I to nie było... No stary! Po co mi wchodzisz? Po co ty tu wchodzisz? Prosił cię ktoś? Dobra. No okej, to było dość groźne i niebezpieczne. Ale się nam udało. Załatwiony. Ktoś tu jeszcze jest. Nie. Okej, i teraz lecimy po Al-Asada. Fajnie, że możemy się go wreszcie pozbyć. Bo próbujemy już od całego pierwszego aktu, ale no... Tym razem nam się, myślę, że na pewno uda. Musimy się przebić do takiej farmy, która tutaj jest. Oczywiście, jak odcinek wam się podobał, no to powiedzcie mi w komentarzu, co wam się podobało i czy wam się podobał, czy może wam się seria jednak nie podoba. Ale oczywiście możecie mi to napisać wszystko w komentarzu, a może coś wam nie pasuje w moim komentarzu. To również może się jakoś dogadamy, nie? Dobra, zobaczmy tutaj tego gościa, bo próbuję mnie tutaj też załatwić. Łajdak. Ale no cóż, nie dajemy się, nie? Najlepiej się przecisnąć tak, żeby oni tutaj nie mieli miejsca do popisu. Rzućmy im flashbang. Oczywiście fajnie, że ich tutaj
możemy jeszcze zaskoczyć tym, że możemy ich ogłuszyć. Co jest w sumie fajną rzeczą. Dobra, tutaj autko im wybuchło. Oni też troszkę w sumie wybuchli. Także, no, jest całkiem super i galancio. Panie, pięknie. O, uciekajmy od granatka, który tutaj nam rzucili. Okej, ten majaczyć już nie będzie. Ten nie zwoknie, więc rzućmy sobie tutaj granat do niego. Myślę, że się przyciśniemy, co? A niech to, nie fajnie rzucony granat. Zawsze boli, dwa razy. Okej. Chyba tutaj już wyczyściliśmy wszystkich, co tutaj majaczyli nam na wzroku i wbijamy się tutaj. Cyk. I pięknie, ale co dodurwaliśmy. Objective complete. No i ładnie go tutaj torturują, co? Odbierz telefon. Coś ci dzwoni. Ktoś dzwoni. No i pięknie. Więc poznaliśmy imię swojego wroga, który będzie nam tutaj szkodził całą grę, aż do jego zamordowania. Albo to on nas zamorduje, zobaczycie sami. Prypeć. Just let that happen. Cash for spent fuel rods. That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorized an assassination order since the Second World War. I was under the command of Captain Macmillan. Okay. 15 lat temu. Ukraina, Prypeć. Jak widzicie, wszystko jest tutaj radioaktywne, dlatego jest tutaj taka grafika szara. Wszystko jest radioaktywne i wyglądamy tak samo jak on. Ale no cóż, najciekawszą misję zostawię wam na następny odcinek, bo jestem strasznie podjarany, co będzie następne. Ale zostawię was w niepewności. Dzięki za wasz czas, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i trzymajcie się, miłego dnia. Hej, hej. Pa, pa.